Dzień dobry Państwu. W studio internetowej telewizji Prawa i Sprawiedliwości witam pana posła Joachima Brudzińskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Panie pośle, mam takie pytanie, właściwie zacznę od takiej zagadki. Donald Tusk jest skarbem Platformy Obywatelskiej. Atak na ten skarb to atak na całą Platformę, a w konsekwencji na Polskę. Internauci pytają, czy ten autor tych słów może korzystać z rządowej kliniki. Czy pan się domyśla, czyja to opinia? Wie pani, domyślam się, ale też no, pytanie, czy pan premier Donald Tusk już nie jest dla tych lizusów dotkniętym przez Boga geniuszem. Zastanawiam się, jaki poziom jeszcze tutaj takiego kabaretowego przymilania się do własnego lidera będziemy świadkami ze strony polityków Platformy Obywatelskiej, tych, którzy, dla których dzisiaj no, Donald Tusk jest już nie tylko jedynym spoiwem i jedyną gwarancją trwania Platformy Obywatelskiej, ale tak naprawdę jest jedyną szansą na utrzymanie się tychże lizusów w polskiej polityce. No, ale co to ma wspólnego z odpowiedzialną polityką i z troską o państwo, czy z troską o te obszary, za które rząd, premier, poszczególni ministrowie powinni odpowiadać. Dla nikogo, kto styka się dzisiaj z bardzo trudną rzeczywistością w polskim życiu, tym społecznym, ekonomicznym, gospodarczym, ale również w szkolnictwie, w oświacie, w samorządzie czy w służbie zdrowia, nie jest tajemnicą, że ten rząd dzisiaj trwa, ale nie zarządza w sposób sprawny naszym życiem, naszym państwem. I to jest dylemat, przed którym każdy z nas, obywateli, wyborców, będzie musiał stanąć. Właśnie, trochę się próbuje zamknąć usta nawet tym komentatorom, którzy w zasadzie idąc za zapowiedziami premiera mówią o tym, że konieczna jest taka zmiana personalna rządu. A Stefan Niesiołowski ich krytykuje, karci wręcz publicznie. To w takim razie, czy a lista tych, którzy domagają się tej rekonstrukcji rządu, no jest jednak długa, tych mówię opiniotwórczych środowisk. No to co z tym zrobić, bo wiele tematów jest przemilczanych, do tego powoli dojdziemy, ale co zrobić z tym, bo premier zapowiada tę zmianę rządu, tak? Mówi o tej rekonstrukcji, mówi, że już mówił parę miesięcy, tak, już mówił od roku nawet o tym, że jest taka konieczność. Panie pośle, Donald Tusk twierdzi, że to nada takiej energii temu rządowi, że przeformułuje priorytety tego rządu. Czy pan w to wierzy? Nie wierzę. Też, panie redaktor, ani ci, którzy tutaj liczą na to, że ta rekonstrukcja cokolwiek ożywczego czy merytorycznego wniesie, jak i ci, jak wspomniany Niesiołowski, którzy mówią, wara wam tutaj od premiera, który jest naszym narodowym skarbem, czy też tak jak to kiedyś no w opinii Nowaka to Mesjaszem prawie, tak, pomazańcem Bożym, tak. Pomazańcem Bożym. I w jednym i w drugim wypadku kabaret. No przecież to nie jest żaden połowa kadencji, bo ten rząd rządzi już od 6 lat, a nie tak. Od 2 lat. Przecież nie chodzi o to, żeby królika złapać, tylko żeby go gonić. No, przecież od 6 lat słyszymy o nowej energii, o nowym otwarciu, o rekonstrukcji, o zmianie, o nowych pomysłach, o nowym programie. A to mieliśmy już Tuska, który się przeprowadzał z kancelarii premiera do Sejmu, żeby osobiście nadzorować proces legislacyjny. A to słyszeliśmy o ofensywie jesiennej, zimowej, wiosennej. I tak jak powiedziałem, nie chodzi o to, żeby królika złapać, tylko żeby go gonić, żeby bić tę pianę medialną, żeby się ekscytować. Czy Szumila zostanie zastąpiona przez Joannę Kluzik-Rostkowską, a minister Mucha przez jakiegoś innego polityka? Tak, albo wręcz się w ogóle zlikwiduje Ministerstwo Sportu. Proszę pani, szanowni państwo, prawda jest taka, że król jest nagi. To, że Donald Tusk będzie takie kabarety odstawiał i te rekonstrukcje kolejne czy nowe otwarcia nam ogłaszał, no jestem w stanie założyć się z każdym, że za parę miesięcy przy okazji kolejnej jakiejś kompromitacji kolejnego ministra czy całego rządu usłyszymy o konieczności nowego otwarcia, nowej rekonstrukcji. No i tak się z nami, z opinią publiczną właśnie Tusk bawi od 6 już lat. Tak, ale żeby tak naprawdę funkcjonować jako prawdziwy rząd w demokratycznym państwie, trzeba by było dokonać w Polsce akurat bardzo poważnych reform, dość niepopularnych, tak? Czy pańskim zdaniem te 2 lata, które są przed rządem Donalda Tuska, to jest okres stracony, kiedy będzie poszukiwał znowu zwolenników, którzy wrzucą kartkę do urny za Platformą Obywatelską, czy podejmie jakieś jednak działania na rzecz reform?
Proszę pani, ja jestem daleki, żeby tutaj życzyć własnej ojczyźnie czy mojemu krajowi jakichś sytuacji dramatycznych czy drastycznych. I dlatego, a jednego mogę być pewien, że nie wiem, co będzie w perspektywie najbliższych 2 lat, bo chciałbym, żeby tu rzeczywiście polska gospodarka się odbiła. Bo jak nie reformy, to czas stracony. Tak, tylko że panie redaktor, ja wiem jedno, że te 6 lat, kiedy u steru władzy jest premier Donald Tusk i Platforma Obywatelska, to czas dla Polski niewątpliwie stracony. Bo to samozadowolenie, ten samozachwyt, czy to samego premiera, czy jego ministrów, zupełnie rozjeżdża się z odczuciem przeciętnego obywatela, przeciętnej polskiej rodziny. Bo my przez te 6 lat słyszeliśmy, że albo że byliśmy Zieloną Wyspą, albo że właśnie pan premier jest dotkniętym przez Boga geniuszem, albo że polska gospodarka ma się znakomicie, albo że w ogóle jesteśmy gospodarką wschodzącą na tle innych rzekomo upadających. A prawda jest taka, że gdyby dzisiaj zapytać przeciętnego Kowalskiego czy przeciętnego Nowaka, czy jemu po 6 latach rządów Platformy Obywatelskiej żyje się lepiej czy gorzej, to każdy uczciwie odpowie, że żyje się gorzej, żyje się trudniej. I mało tego, nawet najzagorzalszy wyborca i zwolennik Platformy Obywatelskiej, jeżeli chciałby odpowiedzieć uczciwie, jeżeli chciałby stanąć w świetle prawdy i zadać sobie pytanie, czy lepszym dla jego budżetu, dla jego portfela, dla jakości jego życia był okres rządów Jarosława Kaczyńskiego czy premiera Donalda Tuska, no to pewno mając zlasowany mózg tą medialną sieczką mediów mainstreamowych, powie, że teraz jest lepsza atmosfera, że teraz wszyscy nas w Europie lubią, cenią, a w ogóle za panem premierem czy Radosławem Sikorskim to pasjami w Europie przepadają. Tak, oczywiście, tylko że nikt się z nimi nie liczy, lubić ich pewno i lubią, ale nikt się z nimi nie liczy, co to w ogóle znaczy jakaś atmosfera. Atmosfera medialna, to tak. Natomiast jeżeli chodzi o wskaźniki, a liczby nie kłamią, wzrostu gospodarczego, poprawiających się dochodów przeciętnej polskiej rodziny, no to każdy uczciwie odpowie, że lepszym okresem dla Polski był okres rządów Jarosława Kaczyńskiego i taka jest prawda. Jak niewielu też ekonomistów zaprasza się do studiów telewizyjnych tych, którzy mówią, że małe drgnięcia tych wskaźników, tak, poprawy gospodarczej Polski nie oznacza tak naprawdę poprawy standardu życia Polaków. No, rzeczywiście, znakomicie to ujął we wczorajszym wywiadzie dla Polski Times Jarosław Kaczyński, punktując celnie i wskazując, że przecież w założeniach tegoż rządu na ten rok wzrost PKB był planowany na poziomie powyżej 2%. A nam się każe premier cieszyć to ubiegłotygodniową konferencją wzrostem rzędu 1,2 czy 1,7. Tak. 7, w tej chwili dokładnie nie pamiętam wzrostu, co w sposób oczywisty, aby móc mówić tutaj, że polska gospodarka się odbija, że możemy mówić już o końcu tej gospodarczej bessy i że wchodzimy tutaj na jakiś poziom wzrostu gospodarczego, to trzeba by mówić o wzroście na poziomie 4-5%. Tak. I tyle. Natomiast to, że takie drgnięcia obserwujemy i to głównie zawdzięczamy polskiemu eksportowi tak. dzięki silnej, taniej pracy polskiego pracownika, ale co w sumie da, jak właśnie zauważa Jarosław Kaczyński w Polsce The Times, efekt odwrotny od tego zamierzonego. No, nigdy nie podejmiemy skutecznej rywalizacji na niską płacę, nigdy nie podniesiemy wydajności godzinny w ramach pracy liczonej wydajnością godzinową czy wydajnością pracownika w Polsce, jeżeli będziemy rywalizować z pracownikiem, nie wiem, w Chinach, w Bangladeszu, w Laosie na koszta pracy. Polska gospodarka bez jej gwałtownego unowocześnienia, nasycenia nowymi technologiami nie ruszy. Polska przedsiębiorczość nie ruszy. I to rzeczywiście jest tak, że dzisiejszy model polskiej przedsiębiorczości nie generalizuje, ale w dużej mierze oparty jest o taki model, jak słusznie to skądinąd przedstawiała Gazeta Wyborcza, o model folwarku szlacheckiego, opartego o wyzysk chłopa pańszczyźnianego. Dzisiaj tak. Polski pracownik zatrudniany na umowy śmieciowe, polski pracownik z zbijaną gwałtownie płacą minimalną, jest w sytuacji właśnie takiego pańszczyźnianego chłopa, którego należy wycisnąć jak cytrynę. A jak się takiego chłopa wyciska jak cytrynę, czy takiego pracownika wyciska jak cytrynę, to nie ma najmniejszej potrzeby inwestowania w przedsiębiorstwo, jego unowocześniania, wdrażania nowych technologii, bo zysk jest z kieszeni tego tak paskudnie traktowanego robotnika. I dlatego mówimy, że w tym sporze strony społecznej, jeżeli chodzi o uelastycznianie czasu pracy,
jeżeli chodzi o płacę minimalną. Teraz... Jesteśmy po stronie pracownika, strony społecznej, a nie po stronie rządu. A teraz rząd chce wziąć tak w obronę i trochę zmienić prawo dotyczące tych przedsiębiorstw rodzinnych, twierdząc, że to jest duża grupa, no i ta duża grupa być może za 2 lata zagłosuje. No tak, tylko proszę pani, no, jeżeli się traktuje polską przedsiębiorczość, czy polską w ogóle gospodarkę, jako ewentualny rezerwuar głosów wyborczych, a nie traktuje się w kategoriach pewnej strategii rozwoju, długofalowej koncepcji rozwoju gospodarczego, no to wtedy mamy takie od wyborów do wyborów właszenie się do określonych grup elektoratu. I dzisiaj trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, że i mówi o tym Jarosław Kaczyński, również w tym wspomnianym wywiadzie dla Polski The Times, że dzisiaj najważniejszym wyzwaniem, z jakimi polska klasa polityczna i odpowiedzialni politycy muszą się zmierzyć, to jest po pierwsze demografia, po drugie praca, a po trzecie podniesienie czy wyrwanie Polski z tego, o czym mówiliśmy, z tego poziomu średniego czy minimalnego rozwoju gospodarczego, a żeby Polskę wyrwać, polską gospodarkę wyrwać z tego takiego bardzo minimalnego rozwoju gospodarczego, trzeba polską przedsiębiorczość nasycić nowymi technologiami. Prezes w tym samym wywiadzie zapowiada, że w lutym państwo przedstawią swój program. No tak, to jest jak gdyby wywiązanie się z zapowiedzi, tak. z konieczności. I przygotowanie już, zaprezentowanie tego programu przed wyborami. Tak, ale to do tego nas zobligował nasz kongres, ten, który miał miejsce na Śląsku. I tutaj jak gdyby wypełniamy te zobowiązania nałożone na kierownictwo partii przez kongres. Rzeczywiście na przełomie stycznia, lutego taki kongres programowy już z tą prezentacją komplementarnego programu obejmującego wszystkie dziedziny życia społecznego, ekonomicznego, gospodarczego, ale również oświaty, naszego stosunku do samorządu, służby zdrowia, polityki zagranicznej przedstawimy, bo dzisiaj nie taki spór Polsce jest potrzebny, jaki obserwujemy w mediach mainstreamowych, gdzie najczęstszym komentatorem bieżącej polityki jest albo wspomniany Niesiołowski, albo Palikot, czy inne tego typu... Tak, albo pan Krzemiński. Tak, czy inni tego typu politycy, czy tak zwani eksperci, gdzie ten poziom tego sporu jest niesamowicie nasycony złymi emocjami. Bo pytanie za 100 punktów. Kto w ostatnim czasie jest w stanie sobie przypomnieć wizytę w jakimkolwiek studiu radiowym czy telewizyjnym Niesiołowskiego, który, przypominam, stoi na czele bardzo ważnej komisji sejmowej obrony narodowej. Czy ktokolwiek z zapraszających dziennikarzy pokusił się kiedykolwiek o to, żeby z Niesiołowskim porozmawiać na temat sytuacji dzisiaj polskiej armii, polskiej marynarki wojennej, lotnictwa wojskowego czy sytuacji w polskiej armii? Nie, no zaprasza się go po to, żeby wymachując tą werbalną kłonicą wzbudzał emocje, odwracał uwagę opinii publicznej od rzeczywistych problemów. No i wtedy zdezorientowany telewidz z nieukrywanym obrzydzeniem bierze pilota przełączego, co też jest bardzo charakterystyczne, bo proszę przeanalizować, jak gwałtownie w ostatnich czasach spadła oglądalność faktów, ale również wiadomości telewizji publicznej. Tak. Jak gwałtownie spada sprzedaż Gazety Wyborczej i jak gdyby to jest też najlepszy dowód na to, że tego typu medialna sieczka zostaje przez czytelników i telewidzów odrzucona. Ludzie chcą merytorycznej debaty, ludzie chcą sporu, ale sporu merytorycznego na argumenty, na programy i dlatego my, wpisując się w to oczekiwanie polskiego wyborcy, mówimy, jesteśmy partią merytoryczną, jesteśmy partią, która chce rozmawiać, chce rozwiązywać bolączki. Uważamy w świetle tej maksymy dużej klasztora jak przeora, że za parę lat nikt o Tusku ani o Niesiołowskim pamiętać nie będzie, a Polska trwa i będzie trwała i potrzeba... No nie, będą pamiętać, bo pan sam mówi o tym, że to jest czas stracony dla Polski. To no tak, tacy ale ludzie pani, też jest, przechodzą do to jest, historii. No tak, ale na ich czarnych kartach, ale też jest taką jakby psychologiczną koniecznością wypychanie z podświadomości czy ze świadomości takich czarnych obrazów, a niewątpliwie ten czas rządów Platformy Obywatelskiej dla Polski jest czasem zmarnowany. Mówi pan o takim dramacie gospodarczym, no a czy te rozmowy na Dolnym Śląsku i to zainteresowanie sobą samymi, jaką Platforma od kilku miesięcy prowadzi, także bardziej koncentruje się na tych wewnętrznych sporach, wewnętrznych konfliktach, na samej partii, na funkcjonowaniu samej partii, aniżeli na trosce o państwo, to czy te rozmowy nie pokazały, że jednak ta gospodarka nie może dobrze funkcjonować, skoro przyjmuje się po znajomości ludzi, a nie ze względu na ich kompetencje do spółek Skarbu Państwa. I co się dzieje, że jest taka teraz karuzela, rezygnują z funkcji prezesów, a to PKP Cargo prezes, a to prezes Polskiej Grupy Energetycznej. To co się dzieje? Tak. Proszę pani, no ale to
pani dotknęła istoty rzeczy, tylko proszę zwrócić uwagę, czy dobór na stanowiska ministerialne był doborem dwa lata temu dokonanym po wygranych przez Platformę Obywatelską, przez Donalda Tuska, był doborem merytorycznym, czy on dobierał ministrów wedle kompetencji, wiedzy, doświadczenia? No, mówił Nowak, kiedy obsadzał stanowiska w PKP, że to przychodzi czas młodych menadżerów, tak? No i pomysłowych, kreatywnych. Tak, i ci młodzi menadżerowie, wszystko na to wskazuje, kończą tak, jak ich polityczny protektor, czyli w tym wypadku sam minister Nowak, który w atmosferze skandalu zostaje zdymisjonowany. I to jest właśnie to, że jak się... A czy pańskim zdaniem co oznacza ta dymisja? Tak naprawdę o co chodzi? Bo czy to nie jest trochę kpina sprawa, że pan były minister Nowak przynosi do prokuratury podróbę tego bardzo cennego zegarka? I teraz co będzie dalej? I teraz pani redaktor, ten, który się tutaj... Ale tak na poważnie, panie pośle, to co pańskim zdaniem stało za tą dymisją Nowaka? Na pewno poważna sprawa, bo jeżeli prokuratura w dużej mierze jednak uzależniona, bo cały czas pamiętajmy o tym, że pozycja prokuratora generalnego, w tym przypadku pana Seremeta, jest uzależniona od długopisu pana premiera, który podpisze sprawozdanie, bądź też nie podpisze, jednak decyduje się na taki wniosek i skierowanie wniosku o odebranie immunitetu Nowakowi, to przecież ja nigdy w życiu nie uwierzę w to, że zatem kryje się tylko i wyłącznie spór o to, czy wartość zegarka Nowaka jest wartością odpustową, czy jest to jakaś paskudna chińska podróbka. Zresztą notabene też, gdyby się okazało, że była to podróbka wprowadzona tutaj gdzieś spoza Unii Europejskiej. To też jest przestępstwo. Tak. Ale mimo wszystko pan Nowak dopisał później zegarek. Mimo wszystko nie uwierzę w to, pani redaktor, że za tą dymisją i za tym działaniem prokuratury stoi spór o to, czy zegarek Nowaka był wart 17 tysięcy, czy poniżej 10 tysięcy. To co z tym jak sądzę? To proszę pani, pożyjemy, zobaczymy. Ja wiem jedno, że powodów do dymisji dla Nowaka w tym wymiarze merytorycznym były dziesiątki. Zaczynając od bankrutujących firm podwykonawców, którym do dzisiaj nikt nie zapłacił. Czyli ta dymisja w PKP Cargo może się też z tym wiązać? Proszę pani, bałagan w resorcie transportu i gospodarki morskiej. Przypomnę, że Nowak też odpowiada za gospodarkę morską, co dla mnie jako posła ze Szczecina jest najlepszym dowodem na to, że powinien być zdymisjonowany już dawno. Ale jest to dla mnie, jestem o tym absolutnie przekonany, że to nie odpustowa wartość zegarka stoi za tą dymisją, tylko stoją za tym bardzo poważne sprawy, a w sposób oczywisty Nowak nad tym resortem nie panował. A jak pan ocenia tę arogancję władzy i to poczucie bezkarności? No wie pani, zawsze można powiedzieć tak, że pycha kroczy przed upadkiem, no i przekonuje się o tym dosyć boleśnie dzisiaj Tusk. Te wszystkie jego gagi wizerunkowe takie sprawdzone matryce, że wystarczy wrzucić wraże PiS, zły Jarosław Kaczyński, już się media na to rzucą, prawda, i już jest ucieczka do przodu, przestaje działać. Zwracam uwagę na to, że po 11 listopada Tusk właśnie taki próbował rzucić taki ochłap dziennikarzom, mówiąc, no to odpowiada za te burdy Jarosław Kaczyński. Właśnie do tego chciałam dojść, bo panie pośle, to było takie trochę zdumiewające, że w tym samym czasie najważniejsze stacje telewizyjne miały w swoich studiach komentatorów, którzy już wtedy mówili niemal jednakowym głosem. A to w jednej stacji jedna z publicystek Newsweeka mówi o tym, zdaje się Newsweeka, mówi o tym, że to Jarosław Kaczyński nie ucieknie do Krakowa przed odpowiedzialnością za zadymę warszawską, a to w drugim miejscu o ideologicznych dzieciach powodujących burdy w stolicy, pisowskich dzieciach, a to o wychowankach PiSu. To czy pan też podziela taką opinię, że to była przygotowana zasadzka jakaś na PiS, która nie udała? To na pewno była prostacka próba prowokacji, gdyby przyklejenia tych awantur do Prawa i Sprawiedliwości nie udało się tym, którzy to planowali. Nigdy w życiu nie uwierzę w to, przy mojej bardzo krytycznej ocenie takiej papkinowskiej postaci tego rządu, za jaką uważam dzisiaj pana ministra Sienkiewicza, że jest on tak infantylnie naiwny, że przyjął za dobrą monetę zapewnienia organizatorów Marszu Niepodległości, czyli Ruchu Narodowego, że ich straż marszu w pełni zabezpieczy to przejście i dlatego zdecydował się wycofać policję. Zresztą reakcja Sienkiewicza, reakcja Tuska, reakcja różnego rodzaju pomagierów z różnego rodzaju dzienników
czy niestety mówię to z przykrością, stacji telewizyjnych czy radiowych, którzy za wszelką cenę próbowali do tych burt przykleić Jarosława Kaczyńskiego. Wie pani, ta manipulacja trwała nawet na żywo, dlatego że kiedy Jarosław Kaczyński przemawiał pod Wawelem na tak, placu, równocześnie się podzielił ekran, prawda, ekran tak. I płonące jakieś tam Warszawa płonąca i tu i próba przyklejenia. No właśnie, jak to się stało, że nie było żadnej informacji, żadnego takiego, poza tym wystąpieniem prezesa, nie było przekazu o marszu w Krakowie, jak ten marsz wygląda? Proszę pani, no ale też dzień wcześniej był znakomity, bardzo liczny. No, ja byłam na tym marszu marsz w Warszawie, więc i bardzo godny, i bardzo taki, tak. Z takim wymiarem patriotycznym. To wyglądał bardzo, podobnie ten bardzo, w Krakowie? Oczywiście, że tak. I wie pani, no, najbardziej mnie rozbawiła sytuacja, że w momencie, kiedy już ci różnego rodzaju pomagierzy Donalda Tuska próbowali przyklejać Jarosława Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość do tych warszawskich burt, to my w tym czasie na Wzgórzu Wawelskim, świętym miejscu, gdzie bije patriotyczne serce wszystkich Polaków, byliśmy świadkami pięknego kazania podczas mszy świętej Eucharystii, gdzie mówiono o patriotyzmie, gdzie mówiono o tych wielkich Polakach, którzy na Wzgórzu Wawelskim spoczęli, gdzie mówiono o Józefie Piłsudskim, księciu Józefie Poniatowskim, Tadeuszu Kościuszcale również mówiono o pięknym świadectwie swojego życia, swojego patriotyzmu. Profesora Lecha Kaczyńskiego, pana prezydenta. I my po tej Eucharystii, po mszy świętej, zeszliśmy ze Wzgórza Wawelskiego na plac świętego Idziego pod Krzyż Katyński, gdzie reprezentacje, było z nami ponad 500 Węgrów, delegacja przyjaciół z Węgier. I następnie były te wystąpienia, przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego, również przedstawiciela delegacji węgierskiej. Z ramienia środowiska klubów Gazety Polskiej głos zabrał również redaktor pan Tomasz Stakiewicz. No a w mediach warszawskich relacja z tego, tak jak pani zauważyła, była relacją manipulacyjną z próbą przyklejenia. Duża manipulacja, bo dla niewtajemniczonych podział takiego ekranu oznacza, tak. Że relacjonuje to jest się tło do tak, tego, co do, się do tego, mówi. Co się mówi. No, tak no ale okazało, prosty przekaz, ale okazało tak. Się, że ludzie jednak swój rozum mają i ta narracja nie została podchwycona i ta prostacka próba, tak jak pani pytała o to, czy to pułapki, czy zasadzki, okazała się chybiona. No i panowie mają problem. Mają ale problem tydzień potem w mediach publicznych, podczas dyskusji wokół znowu tematu 11 listopada, padają już oskarżenia dalej idące, teraz pod adresem Kościoła, który, zacytuję, zanurzony jest w obronę nacjonalistycznych elementów polskości, bo ma zwyciężyć wielkie dzieło ojca Rydzyka w Kościele. I dalej, akurat tutaj mówi pan profesor Krzemiński, twierdzi, że polski antysemityzm jest integralnie związany z całym kanonem przekonań narodowo-katolickich. To czy nie wchodzimy trochę w takie opary paranoi już? Proszę pani, bardzo trudno mi jest komentować wypowiedzi pana profesora Krzemińskiego, bo on w tym swoim zacietrzewieniu, w mojej opinii, w mojej ocenie, traci jakikolwiek kontakt z taką naukową rzeczywistością, tylko wpisuje się bardziej sam w taką... przedstawiając ostatni raport na temat antysemityzmu w Polsce, mówił, że ten procent tak zwanych polskich antysemitów jest znacznie mniejszy. I no to w takim razie... To w takim razie, panie redaktor, dlaczego pokazuje, się przypisuje? Bo pokazuje teraz... to tylko i wyłącznie historię, histerię tych środowisk. A właśnie, a z czego wynika ta histeria, że tu znicze, płaczą celebryci, kwiatami obrzucają całą tę spaloną tęczę. No nikt nie jest zapaleniem czegokolwiek w miejscach publicznych, ale z czego wynika ta histeria? Proszę pani, no najprościej byłoby odpowiedzieć, to jest moja opinia i moja ocena z głupoty, no ale oczywiście nie chcę takiej... Nie, bo chyba to nie jest tylko głupota. No wie pani, no nie chcę takiej tezy stawiać, dlatego że w dużej mierze wynika to też z takiego politycznego wyrachowania i z takiej próby właśnie takiej polaryzacji sceny, jakby odwracania uwagi opinii publicznej od rzeczywiście ważnych problemów i dylematów. No i tyle. No i pani redaktor, no to ja... zacytuję może na moment jeszcze też prezesa Kaczyńskiego, który w tym wspomnianym już przez pana dwukrotnie chyba wywiadzie, prawda, Polska The Times, powiedział, że właśnie, że Platforma Obywatelska, czyli i rząd Rzeczypospolitej próbuje wszystkie
powiedzmy, postawy, światopogląd nie lewicowy, traktować redukuje to do faszyzmu, tak? No, tak? No to dzieje się coś złego. Czy to się nie pruje demokracji w ten sposób? W sposób oczywisty ta demokracja jest ułomna, tylko pod rządami tej partii, która ma w nazwie, że jest partią obywatelską. Tylko, że panie redaktor, no, my tej sytuacji nie zmienimy, dopóki nie zmieni się władzy. Żeby ją zmienić, ale możemy właśnie, ją zmienić ale tylko panie i wyłącznie pośle, w sensie wyborczym i demokratycznym. Ciągle jednak te prawicowe media, no co by nie powiedzieć, mają charakter niszowy, bo jednak trzy wielkie telewizje mówią prawie jednym głosem. Tak? No i jednocześnie te trzy wielkie telewizje odnotowują coraz większy spadek telewidzów. No i w którymś momencie, jestem o tym przekonany, ratując słupki oglądalności, będą musieli wyciągnąć z tego wniosku. Dopóki są w jakiejś mierze różnego rodzaju redakcje czy wydawnictwa, mówiąc wprost, no, futrowane z tego państwowego zasobu, ze spółek Skarbu Państwa płyną tak. do nich zlecenia, reklamy. To dopóty jeszcze stosują taką zasadę dosyć, powiedziałbym, serwilistyczną wobec obecnej władzy, ale w którymś momencie te interesy się tak rozjadą, że tutaj ratując jakby podstawowy poziom dochodów wynikających z poziomu oglądalności, no będą musieli zacząć przedstawiać rzeczywistość taką, jaką ona jest, a nie taką, jaką chcieliby ją widzieć doradcy wizerunkowi Tuska tak, czy Platformy. Panie pośle, jak zachowa się Prawo i Sprawiedliwość wobec tego prezydenckiego projektu prawa o zgromadzeniach narodowych, gdzie, cytuję, wprowadza się zakaz uczestnictwa w zgromadzeniach osób, których identyfikacja z powodu ubioru, nakrycia twarzy lub zmiany ich wyglądu jest niemożliwa. I pani, no ten projekt... Bo tu już ten projekt trafił. No tak, tylko że tutaj on już na wstępie został niezwykle merytorycznie, jak gdyby celnie skrytykowany przez konstytucjonalistów. No oczywiście jest to też, jak sądzę, w mojej opinii taka próba wmanewrowania opozycji, że no kto przeciw temu projektowi, no to za chuliganerią i bandyterią. Natomiast jest to w sposób oczywisty dalsza próba ograniczenia praw obywatelskich. No bo ja odwrócę pytanie, na co z protestem osób, którzy na przykład przebiorą się za krasnale, tak? Albo za no właśnie, co wtedy z takimi krasnalami? Tak, odklejać im te brody, a co z protestem, na przykład, którym... No kiedyś pomarańczowa alternatywa, tak? No tak, no to no właśnie dojdziemy do poziomu tej, tego absurdu, jak Milicja Obywatelska ganiała po Wrocławiu uczestników manifestacji poprzybieranych za krasnali w pomarańczowych czapeczkach. I być może to w tym kierunku zmierza. No, z jednej strony, ja też odwróciłbym pytanie, no a co z marszem prezydenta z czekoladowym orłem i w różowych okularach? Czy takie różowe okulary nie będą potraktowane jako próba maskowania twarzy? No, to, wie pani, no to jest też taka próba spozycjonowania się prezydenta jako tego, który tutaj pryncypialnie chce walczyć. Tylko no co z tego, że prezydent już zaostrzył przepisy dotyczące zgromadzeń publicznych? Czy to w jakikolwiek sposób zmniejszyło możliwości chuliganów czy takiej prowokacji? No, pytanie ze strony kogo, która miała miejsce 11 listopada? No, w sposób oczywisty nie, więc ja osobiście jestem przeciwny tego typu majstrowaniu przy prawach o zgromadzeniu, bo w tym samym projekcie prezydent Komorowski daje uprawnienia i decyzje w ręce samorządowców, czyli w dużych miastach, tam gdzie jest największy potencjał społeczny i takie największe wrzenie do organizacji tego typu manifestacji. W większości rządzą politycy związani z Platformą Obywatelską, więc oni będą decydować, czy taką manifestację można organizować, czy też nie. Takie zdumiewające jest milczenie mediów, które zwykle są bardzo aktywne, kiedy pojawiają się takie gorące newsy, a chyba niecodziennym gorącym newsem jest to, co na stronie w polityce.pl napisał pan poseł Kuźmiuk, który przytacza jedną strasznie ważną wypowiedź Andrzeja Piątkowskiego, którego bardzo często cytuje Gazeta Wyborcza, a ten powiedział w swoim wywiadzie, wywiad został zamieszczony na RMF24, ale już w serwisach i w publicystyce stacji radiowej nie był przytaczany. A on jest, no, brzmi strasznie i chyba dlatego ta cisza wokół. Tusk wybrał linię po tragedii smoleńskiej, linię pełnego uniżenia przed Moskwą i nie może zawrócić. Panie redaktor, no jestem tym politykiem, który od lat, już od na drugi dzień po tej katastrofie smoleńskiej mówił, że tak, Tusk jest traktowany przez
Putina jak zwykły pętak i co jakiś czas dostaje taki siarczysty, upokarzający policzek, poczynając od decyzji o dacie opublikowania raportu MAK, kiedy tu skrzusował sobie na nartach w Dolomitach. Mało tego, byłem za to niezwykle brutalnie i ostro atakowany. Młodzieżówka Platformy Obywatelskiej nawet chciała doniesienie do prokuratury w tej sprawie na mnie składać, że szkaluje pana premiera. Dzisiaj politolog, szef Centrum Studiów Strategicznych w Moskwie, pan Piątkowski, mówi dokładnie to samo. Więcej, nawet Bondariew, tak? I on nawet więcej mówi, sam Piątkowski znacznie dalej idzie, oczywiście, prawda? I mało tego, również dzisiaj jest rozmowa z panem Piątkowskim na Amak Super Expressu i dokładnie te tezy stawia i mówi wprost, znając znakomicie jakby specyfikę Putina i Rosji, że ta spolegliwa i taka służalcza postawa Tuska jest wynikiem kompromitujących dokumentów i materiałów, które posiada Putin. I dla nikogo średnio rozgarniętego w polskiej tajemnicy, w polskiej polityce nie jest tajemnicą, że Tusk w tej sprawie jest, mówiąc dosadnie i obrazowo, na krótkiej smyczy Putina. To czy pan jako polityk upomniałby się o przeproszenie za atak na ambasadę polską? Przede wszystkim na pewno nie. Dwukrotnie przepraszaliśmy my, a pewno, nie dopominaliśmy na pewno jako polityk jestem w stanie sobie wyobrazić, że gdyby prezydentem Polski był Lech Kaczyński, a premierem Jarosław Kaczyński, a ministrem spraw zagranicznych Anna Fotyga, to nie byłoby tak kabotyńskich i służalczych gestów we wzajemnych stosunkach, bo czym innym nota dyplomatyczna wyrażająca ubolewanie, a czym innym kajanie się przed Rosją i przepraszanie w studiach radiowych czy telewizyjnych. No, prezydent od razu powiedział, że nie potrzeba się upominać o przeproszenie, bo tu nie ma symetrii. No tak, no nie ma symetrii. No, jak warszawska chuliganeria, nie wiem czy nie z pomocą różnego rodzaju inspiratorów, rzuca racę czy podpala, czy atakuje ambasadę Federacji Rosyjskiej w Polsce, no to prezydent Komorowski w Radiu Z rozdziera szaty. Natomiast jak moskiewska chuliganeria, w mojej opinii za oczywistą inspiracją służb rosyjskich, w momencie, kiedy prezydent Rzeczypospolitej przeprasza i kaja się przed Rosją w studio radiowym, dokładnie identyczną sytuację organizują pod ambasadą Polski w Moskwie, wrzucając racę i atakując teren polskiej ambasady, no to mówi się o braku symetrii. No i to jest odpowiedź też na pytanie, czy na tezę, którą stawia Piątkowski, pan Piątkowski. Tak. No, dzisiaj osoby najważniejsze w państwie chodzą przy nodze Władimira Putina, mając pełną świadomość, że to od kaprysu Putina zależy ich polityczny los i polityczny wizerunek. Tak, o polityce zagranicznej nie chciałabym rozmawiać dłużej, ponieważ chcemy rozmawiać z panią Anną Fotygą, ale zapytam pana jednak, czy sukcesem polskiej dyplomacji jest to, że Tomasz Dziemiańczuk, członek Greenpeace'u, zostanie z tego aresztu w Petersburgu teraz za zgodą sądu oczywiście, tak, wypuszczony, za kaucją. Proszę pani, ja mam w uszach sukces dyplomacji? Mam w uszach słowa po zatrzymaniu Polaka, pana ministra Sikorskiego, który mówi, że nic polskiej dyplomacji do tego, że oni tutaj w tej sprawie nic nie mogą, że on wielokrotnie przestrzegał i przestrzega, żeby do Rosji nie jeździć i nie protestować. Jeżeli to jest sukces, to na pewno sukces takich krajów jak Holandia, jak Francja, które bardzo twardo, Unii, które bardzo twardo tutaj o swoich obywateli się upomniały. Nie daj Boże, żeby to głos ministra Sikorskiego w tej sprawie był decydujący, bo ci przedstawiciele Greenpeace'u wróciliby do swoich krajów dopiero po wielu latach kolonii karnej, na którą pewnikiem zostaliby skazani przy tak spolegliwej i tak tchórzliwej postawie, którą zaprezentował wtedy minister Sikorski. Tak, ale chyba będziemy słyszeli o sukcesie ministra Sikorskiego. No pewno zaćwierka na Twitterze w swoim stylu. Który też mówi, że Polska zablokowała przyjęcie projektu wniosków na szczyt Unii w trosce właśnie o bezpieczeństwo i obronę naszego polityki obronnej. Taka papkinowska postawa właśnie takiego dzielnego, mądrego w radzie, dzielnego w boju, mężnego w sercu, wojna, jest
przypisana nie tylko ministrowi Sienkiewiczowi, ale w mojej opinii, w mojej ocenie również panu Sikorskiemu. No ale jak słychać, to jednak premier kpi sobie często z tych ministrów. No może no nie z pana Sikorskiego, ale z pana Sienkiewicza. Oj, już. Kpi sobie i z Sikorskiego. Proszę mi wierzyć, nie jest tajemnicą, że niejednokrotnie w kręgu bliskich współpracowników pana Donalda Tuska kpi się do bólu z rozrośniętego ego pana ministra Sikorskiego i jest niejednokrotnie i dla Tuska, i dla innych polityków Platformy Obywatelskiej niewyczerpanym źródłem kpin i docinków. Zapytam jeszcze, bo państwo zapowiadają, że złożą taki wniosek w sprawie referendum dotyczącego budowy elektrowni jądrowych. Czy ten wniosek ma jakąkolwiek szansę na sukces? No na pewno jest konieczny, aby on padł, dlatego że wielokrotnie mówiliśmy, że to polskie społeczeństwo powinno się w tej sprawie wypowiedzieć. Wielokrotnie, jak gdyby abstrahując od rzeczywistego zapotrzebowania dzisiaj polskiej gospodarki na energię elektryczną, bo ten deficyt jest coraz bardziej dramatycznie odczuwany. Jednego możemy być pewni, że to przy okazji tego szczytu klimatycznego, teraz to bardzo mocno wybrzmiewa, że różnego rodzaju ponadnarodowe lobby, często pod płaszczykiem właśnie ruchów ekologicznych, próbuje przymusić Polskę do rezygnacji z eksploatacji i oparciu naszej energetyki o węgiel. Dzisiaj gwałtowna rezygnacja polskiej energetyki z węgla oznaczałaby no, dramatyczny deficyt energii elektrycznej w polskiej gospodarce. I dlatego uważamy, że po pierwsze to referendum dotyczące elektrowni atomowych musi zostać przeprowadzone. Ale znajdą państwo sojuszników w Sejmie? No, proszę pani, skoro największa partia ma w nazwie, że jest partią obywatelską, proszę bardzo. Liczymy na Solidarną Polskę, która tutaj... Ale sami państwo niejednokrotnie kpiliście i mówiliście, że ta Platforma Obywatelska jest jak kiedyś milicja obywatelska. No i dlatego, pani redaktor, nigdy dosyć jakby uświadamiania Polakom, dla których chociażby ten problem, tak samo jak problem sześciolatków wcześniej podniesienia wieku emerytalnego, czyli przypominam tych wszystkich spraw, gdzie wnioski obywatelskie były przez te koalicje odsyłane do kosza. Przypominać, a być może przy okazji tego wniosku o referendum będzie dobra okazja, żeby zwrócić uwagę na to całe zamieszanie, które dzisiaj chociażby w Polskiej Grupie Energetycznej, wspominała pani o dymisji, o rezygnacji pana Kiliana, szefa PG, i jest pewnego rodzaju no, takie rozedrganie, a cóż może być ważniejszego niż nasze bezpieczeństwo, w tym również bezpieczeństwo energetyczne. Właśnie w ramach tego rozedrgania to CBA dzisiaj zatrzymała 18 osób w związku z korupcją w byłym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczących informatyzacji. I wśród tych osób zatrzymanych jest także wiceprezes GUS-u. Czy to jest znowu taka spektakularna akcja, która ma... Proszę pani, im dalej w las, tym będzie ciemniej. Im bardziej ta władza będzie słabła, im bardziej tego różnego rodzaju powiązania i wewnętrzne konflikty będą się zaogniały, tym więcej do opinii publicznej będzie docierało. I taka kurtyna, tak jak u schyłku rządów SLD, będzie odsłaniała ten niewyobrażalny wręcz stan patologizacji naszego życia, w tym również, czego jesteśmy świadkami chociażby przy okazji tej afery podsłuchowej na Dolnym Śląsku. Jeżeli działacz Platformy Obywatelskiej jęczy na tym nagraniu, że on zarabia psie pieniądze, bo 10 tysięcy złotych. No tak, ale pan Protasiewicz później w jednej ze stacji radiowych mówi, że tam się tak zarabia i to nie jest dla nikogo jakimś nadzwyczajnym wydarzeniem. To niech pan Protasiewicz przyjedzie do mnie w zachodniopomorskie i powie to bezrobotnym ludziom czy bezrobotnym absolwentom. Ale myślę, że i tam nie znalazłby tak wielu klakierów, którzy by potwierdzili. No pewno, że tak. No, panie redaktor, to pokazuje też o oderwaniu od rzeczywistości, od tego, co się dzisiaj naprawdę w Polsce dzieje, polityków typu Protasiewicz czy tych, na których Tusk stawia. A czy nie będzie sukcesem tego rządu Donalda Tuska fakt, że dzisiaj Unia Europejska przyjęła ten budżet na lata 14-20? No proszę pani, zobaczymy, jak będzie z wydatkowaniem tych pieniędzy. Przyjęty budżet w sytuacji, gdzie znacznie ograniczono możliwości wydatkowania tych pieniędzy, szczególnie jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, na pewno powinien cieszyć, ale też no, pytanie, dlaczego w świetle obowiązujących traktatów unijnych zostaliśmy tak potraktowani, jeżeli chodzi o środki na wieś,
te dysproporcje, jeżeli chodzi o dopłaty bezpośrednie. I to jest olbrzymia porażka koalicjanta Platformy Obywatelskiej, PSL-u, pana ministra Kalemby, który dzisiaj przyznaje, no tak, zostaliśmy pozbawieni 3 miliardów euro na wspólną politykę rolną, tylko wtedy, kiedy pan Kuźmiuk, pan Wojciechowski o tym mówili, no to rozlegał się krzyk i jazgot, że to kłamstwo, że to demagogia opozycji. Czy państwo będą walczyli o swoje dobre imię, o swój wizerunek w sprawie tego 11 listopada, w sprawie marszu? Już takie działania są podejmowane, nie dalej jak wczoraj, wspólnie z skarbnikiem naszej partii, panem Stanisławem Koszczewskim. Występowaliśmy jako świadkowie w procesie wytoczonym przez Prawo i Sprawiedliwość Niesiołowskiemu, który marsz Obudź się Polsko ubiegłoroczny porównał do marszów hitlerowskich. Ja osobiście też rozważam i Prawo i Sprawiedliwość wniosek o pozwanie Niesiołowskiego za obarczanie mnie osobiście z imienia i nazwiska i mojej partii Prawo i Sprawiedliwość odpowiedzialnością za te warszawskie burdy chuliganerii. Nie może być tak, że będziemy obojętnie przechodzić obok oczywistych kłamstw i oczywistych... Dlatego pytam, bo jednak dla takiego przeciętnego odbiorcy Polaka no, budowanie tego wizerunku jest ważne. Oczywiście, mieć tak. szansę na wyrażenie swojej opinii. Nie mówię, gdzie leży prawda, ale wyrażenie swojej opinii. No to w takim razie, jeżeli wszystkie media głównego nurtu mówiły jednym głosem, to państwo muszą coś w tej sprawie zrobić. Będziemy w tej sprawie reagować. Dlatego, że pytanie, które pozostało bez odpowiedzi, a które stawiają nawet studenci mi na moich spotkaniach, to jest pytanie, kto finansował ten marsz? Właśnie, kto go finansował? Mówi pani o marszu 11 listopada. Tak, 11 listopada w Warszawie. Proszę o to pytać pana Zawisze czy pana Bosaka. Bo często w podtekście jest dopowiedzenie takie, że to jedna z partii politycznych, więc warto się dowiedzieć, która partia polityczna. Mogę panią zapewnić, że na pewno Prawo i Sprawiedliwość w żaden sposób nie partycypowało ani finansowo, ani organizacyjnie w organizacji marszu 11 listopada. Była to świadoma decyzja kierownictwa partii, że 11 listopada jesteśmy na Wawelu. Zorganizowaliśmy bardzo udany marsz, za co jeszcze jest raz okazja, aby wszystkim uczestnikom tego marszu z tego serca podziękować. Zarówno tych uroczystości 10 listopada w Wigilię Warszawskich, jak i tych 11 listopada w Krakowie. Bardzo dziękuję panie pośle za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Joachim Brudziński. Dziękuję państwu i do usłyszenia. Do widzenia.